Jesteśmy w labiryncie śmierci. Wciąż szukamy drogi, błądzimy, jesteśmy teraz na parterze. Jesteśmy tutaj już miesiąc i nie potrafimy wyjść. Ale jesteśmy w fotonie, nie szukamy drogi do trzeciej budynku. Jesteśmy w miejscu, gdzie wystraszył nas kot, ale my jakimś trafem ominęliśmy to miejsce i przyszliśmy od razu piękno wyżej. Całe to miejsce jest po prostu usłane labiryntem. To wszystko wygląda, kiedy jest labiryntem do prawa. Żeby to była jakaś prysznica. Przechodzimy przewodę, by teraz zrobić. A my nie byliśmy tu. Jest. Myślę, że dasz radę wejść na ten... Jesteśmy tam. Poczekaj. Gdzie chcieliśmy być? Cymę. Jak to wygląda? Daj. Baterie to już. Tam jest taki gąszcz, nic nie widać. Tam jest jakiś budynek. Z drabiną. Wiem już, gdzie jesteśmy. Tutaj byliśmy w tym roku, jak weszliśmy. I tam dalej jest brama, przez którą widzieliśmy. Tak, to jesteśmy w tym miejscu. Udało nam się. Nie, jest ten napis. Nie, to oni tutaj byli. Zobacz. Aha, no. To byli tu. Czyli jednak nie weszli tam, skąd by teraz przyszli. Nie, czyli oni po prostu nie trafili do podziemi tam. Cóż. Paszek. To się nazywa po prostu szczęście. Daj spokój. Którym oni tu weszli? Bo oni na początku tego materiału chodzili przez... Tu są te drzwi, które były tam obok. No. I tak, widzisz, ale ta kłódka wygląda tak mizernie, więc można by ewentualnie jakoś... A, dobra. Dobra. Piętę. Bez komentarza. Po prostu pokaż. Pokaż. Wstań tu, gdzie ja jestem i pokaż. Zrób parę kroków. Sami ocencie. Piękne. Bomba, jak dla mnie. O kurczaki. Metalowe schody nad nami. Chyba nie powinniśmy się aż tak wychylać. To jest uczelnia, tam co jest wysoko. Nie, tam można wpić. Nie wiem, nie wnikamy. Masz. Tak, wracaj. Ja pierdzielę. A, to jest ta winda pierwsza, którą znaleźliśmy. Musiała być winna. Ale zobacz, dlaczego ona się kończy w łazience, czy czymś tam się kapelkami, tak? Tu? Nie, tam. Tam? No, gdzieś kapelki. To było ostatnie piętro. Gdzie winna dojeżdżała? Tylko piętro wyżej dojeżdżała jeszcze. To było tylko takie do materiału, czy to? To nie było mieszkalne. Myślę, że ogólnie rozkład pomieszczeń nie ulegnie zmianom z piętra na piętro.
Faktycznie. Czyli maniak tutaj był. Tu i tam. O, nieźle. Jakieś biura. No. Po jaśniejszej stronie mocy. Rozcięłem czaszki, bo wszystkie moje grzeszne myśli wypłynęłyby na wierzch. Czego się nie spodziewałem? Chwila, zaraz mi pokażesz. Bardzo ładne graffiti. Zasługują na chwilę uwagi. A teraz pół? Druga klatka schodowa, bezpieczniejsza. Masz jakieś pająki na włosach. Pomożesz mi z tym? Bo przewaliłem w szkło. Dobra, zbite. Dobrze, to mówmy się tak. Będziemy wchodzić na górę tą niebezpieczniejszą klatką schodową, a tą bezpieczniejszą zejdziemy. Drugie piętro. No, fajnie. Kolejne meble i jeszcze więcej mebli. Pekin. Kolejna masa drzwi malowanych w pasiaki. Kolejne pomieszczenie w takim stylu, jak było piętro niżej. Co najmniej super. W mławie, jak zwróciłem uwagę na taką lampę, to byłem w zachwycie. A teraz to jest po prostu jeden z ogromnej ilości elementów, na który ciężko w ogóle zawiesić wzrok, bo jest tego tak wiele. Faktycznie, zlewki są. Zobacz. Szkła chemiczne. Tam jest kolba. Ja, miarka, no. Faktycznie masz. Może coś jeszcze znajdziemy. Masz rację. Trzeba się rozejrzeć, ale stosunkowo ciszej bym proponował. To była propozycja, którą złożyłem sam sobie tak naprawdę. Ta miarka jest fajna. No, ciekawe. O, tam już taką leży. Zbita trochę. Mhm. O, i tutaj też. Nie, też miarę. Łożyska. Martwy ptak. Aha. Kurwa. Na wszystkie przyzwoitości. Czemu ja? Laboratorium, część dalsza.
stamtąd przyszliśmy. Nie chcę przez przypadek skłamać, ale tutaj są te schody. Zmieniło kolor. Jak fajnie. Tu coś naprawdę pomaga. Poza tym ciekawą eksponatem też jest pasta, która jest tam. Wiem skąd te kolory się wzięły na tym stole. Graficiarska meta. Oh fuck. Z tej strony jest tęczowa ściana cała. Jest kolorowa, widzisz? I okno też. A tutaj są te metalowe schody przeciwpożarowe. Aha. Graffiti wielkie jest na ścianie tutaj, niebieskie. Musiałbyś wyjrzeć sobie. Dobra, ja się zawijam. Za długo jesteśmy na widoku oczu. Okej. To ciśniemy piętro wyżej. Piętro trzecie przed nami. Tym razem nie ma tutaj takiego wejścia jak dwa piętra w dół. Natomiast mamy od razu takie... No, tutaj się... Tutaj się... No, wiesz co? Możemy przejść tak na szybkości. Tak, kochani, będziemy nagrywać tylko... Ciekawe. Tak. Bo to jest bez sensu, żebyśmy się ten piętr nagrywali. To jest zupełnie bez sensu. No, pomieszczenie po pomieszczeniu i tak będzie dużo cięcia. Dobra, to ja w tym... Uznacie to za zachętę, żeby tu przyjść i samemu zobaczyć. Już? Panele? To wbijamy. Czekaj, a z tej strony? Dziura w podłodze. Ej, tutaj był pożar, nie uważasz? No, tu chyba był pożar. Tu była rozdzielnia elektryczna. Podejrzewam, że stąd wychodziło zasilanie na cały budynek. Chociaż wygląda to trochę jak współczesna serwerownia. No, przypomina. Ale to było typowe. O, tych regałów jest sporo tutaj, no. Naprawdę wygląda jak serwerownia. Jeszcze jeden. Uważaj pod nogi. A, tutaj to już było takie urzędowe pomieszczenie. A przejście pewnie było tutaj, wiesz, do serwerowni, czy tam do tego tutaj rozdzielni elektrycznej, jak zwał, tak zwał. Można to nazwać serwerownią ubiegłego wieku. O, jest, dokładnie. Empty. Ale tu mamy chyba pracownik. O, mamy wyjście na dach. Ja się dziwię, że to nie zostało jeszcze rozkradzione, bo tutaj jest naprawdę sporo pieniędzy, gdyby to nas nie sprzedać. Dziwię mnie, że nie zaczęło mieć takich torowek. Widać, nikomu nie zależało na takich pieniądzach brudnych. Aż dziwne. Dobra, może stąd to chodźmy. Tam też jest dużo... Patrz. Tam też jest opuszczony gmach. Ale. O, możemy tędy przejść na drugą jego część. Nie będziemy musieli iść korytarzami. Mm.
No i powiedzcie, że to nie jest piękny dzień na swój sposób. Wieje wiatr. Jeszcze ostatki tego dnia wykorzystujemy. Jako tako. Słucham? Wiesz, ja lubię schizy. Pekin, znów. Pozdrowienia dla Pekina. Piętro piąte. Jeszcze dwa piętra są przed nami i za każdym razem jest inne zagospodarowanie tą przestrzenią. Ładnie, po prostu ładnie. Widoczek z góry teraz zrobimy. Coraz wyżej. I coraz mniej czasu, coraz mniej światła. Wchodzimy na piętro szóste. Słyszę, że ptactwo się ekscytuje na nasz widok. Spoko, jakbyśmy w punkcie fantoszym, to ekscytowano się nietoperze. No nietoperze, to są stali goście takich miejsc. Co to jest? Sypy jakieś? To jest ten twój szyb, a jednak szedł w górę znacznie wyżej. To już się kończy. Takie sypy dziwne. No. W sumie dobre miejsce dla nich, nie uważasz? Czyli to był najwyższy budynek w Warszawie w latach... Dobrze pamiętam, bodajże to był za czasów wojny i po wojnie w jakimś w okresie czasu to był najwyższy budynek w Warszawie. Pewnie lata 70. albo wcześniej. Tak. A mnie wcześniej. 50. nawet. 50. Mniej więcej lat 50. zaczęły powstawać wieżowce w Warszawie. A może są na ale ciekawostką jest, że właśnie w tym budynku powstało tak naprawdę powstała historia fotografii w Polsce z uporów przeznaczonych do fotografii wszystkich materiałów i tak naprawdę cały myśli fotograficzny. Przez kilku panów powiedzmy powiedzmy prekursorami. Nie wiem czy było słychać to, o czym mówiłaś, aczkolwiek wszelkie luki informacyjne postaramy się uzupełnić pod fotorelacją na Facebooku. Tak więc ci, którzy są zainteresowani właściwie takimi pikantnymi szczegółami historycznymi, jak najbardziej zapraszamy was do łypnięcia. Polecam też, na wielu forach można znaleźć bardzo ciekawe informacje, wiele ciekawostek na temat tego miejsca. A ciebie, Piątku, proszę, abyś uważał, bo ponieważ iść za tobą, jest dziura. Zauważyłem, dziękuję, że się troszczysz. Ale proszę, majże.
złe rzeczy się tu działy. Zastanawiam się, gdzie, w którym miejscu w tym budynku tak naprawdę miało miejsce egzekucje. Znając kreatywność siepaczy hitlerowskich, to mogło się dziać wszędzie. Piętro siódme, a jeszcze ze dwa piętra są wzwyż. Jak to jest strasznie. Tu jest strasznie. Ale graffiti. O co chodzi? Jakieś poukrywane litery. Coraz mniej przestrzeni jest. Uderzyłem w to. Czyżbyś uderzył? No, baniaczem. Macki Cthulhu. Ósme piętro. Zaczekaj. No to mamy ósme. Jesteśmy na ósmym. I od razu niespodzianka, tak. Ktoś zrobił ścieżkę w tym miejscu. Tak, jest położona rurka, żeby móc przejść tam. Dobra, Pasia, ja robię tak. Dobra. Jak możesz to weź. Jak tu? Dobra, dziękuję. Uważaj na siebie, proszę. O Boże, uważaj. Okej, okay. Masz się z powrotem. No tak, myślisz, że co, że ja będę dalej to robił? Chciałem ci wcisnąć. Jezu, jakie fajne graffiti. To jest po prostu piękne. Uważaj, jak nagrywasz to. Co? To znaczy? Może by cię nie pięknęło. Piękne. Piękne, po prostu widok. Ruinen, cudowny. Ruinen lust. Tak, to był najwyższy budynek w Warszawie kiedyś, na bank. Na bank. Chodź, spróbuj. Postaramy się odnaleźć. Może nie od razu, ale... Kurczę, kurczę. I tutaj robisz też ten krok. Zapierasz. Dobra. Ja to nie robię tak zgrabnie, ale świetnie żarzysz, więc spoko. Co? Świetnie jarzysz. Jestem łajmagą. Ogarniasz. Ja biegam w lolu, to jest sport dla mnie. Ostrożnie, to nie jest. Ja już przestaję ufać w tym miejscu. Ja też. Już przestałem, jak zobaczyłem to wcześniej. Tak prawdę mówiąc. Mam wrażenie, że to wszystko trzyma się na słowo honoru. Poczekaj. Zostawmy tu.